Sebastian Gabrielczak, Kasia Borkowska i Zuzanna Gabrielczak. Decyzję o budowie domu podjęliśmy wspólnie. Zawsze gdzieś tam to było moje marzenie. Przyszedł znajomy, powiedział, że zajmuje się taką budową domów właśnie w technologii, gdzie nie potrzeba takich dużych nakładów finansowych. No i myślę, że w dużej mierze to zadecydowało o tym, że ten dom tutaj już stoi. Budowa domu naszego trwała około 3 miesięcy, z czego miesiąc to były fundamenty i schnięcie tych fundamentów. Wszystkie ściany, stropy, dachy, okna, drzwi. To były te pozostałe 2 miesiące. Dom ma powierzchnię 120 metrów użytkowych. 60 na dole, 60 na górze, pełnoprawne piętro. Po przeliczeniach, po rozmowach okazało się, że w 3 miesiące można postawić cały dom. Podczas wybierania tego systemu główną uwagę zwróciliśmy na szybkość budowy, koszty materiałów, koszty budowy. Klocki, pustaki są bardzo, bardzo plastyczne. Bez problemu można puszczać wszelakie instalacje, jak się chce. Pierwsza zima, okej, ciepło było. Tak, ciepło. Kilka takich strasznie zimnych dni, tych nagłych kilka zimnych dni, my nie zauważyliśmy w domu nic. Każdy jest zadziwiony, że ten dom nie ma żadnego ogrzewania, typu styropiany z zewnątrz, wewnątrz, to są gołe bloczki i nawet nie potrzeba żadnego cementu. Dom kojarzy się ze spokojem, z rodziną. Z miejscem, gdzie można odpocząć. Pamiętaj, ze świętym spokojem. Zdecydowanie polecamy budowę domu w systemie 3E. Tak.